diamentowi jubilacji państwo Aleksandra i Jan Kuskowie zostali się obdarzeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, wówczas wyświętowali złoty jubileusz małżeństwa. Dzisiaj jesteście państwo jedyną parą z terenu naszej gminy, która świętuje tak piękny jubileusz 60-lecie pożycia małżeńskiego. Szczególnie serdecznie gratulujemy. W tym roku także jest jedna para na terenie naszej gminy, państwo Maria i Emilia Królowie, którzy obchodzą 65. rocznicę ślubu. Niestety też nie mogli wziąć udziału w naszej uroczystości. Szanowni państwo, za chwilę nastąpi akt dekoracji przyznanymi medalami. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenie to jest dowodem uznania państwa dla trwałości małżeństwa i rodziny. Proszę zatem wszystkich państwa o powstanie. Tak jak mówiła pani kierownik USA, państwo już 10 lat temu, w co nie bardzo chce mi się wierzyć, odebraliście medal z moich rąk za długoletnie pożycie małżeńskie.
dzisiaj chciałem wam wręczyć list gratulacyjny w Gazecie Montowych Wrotów. Wręczyć dla państwa Aleksandry i Jana Kusków. 60 lat temu wypowiadając sakramentalne tak, z ufnością przyrzekaliście sobie dzielić się razem dobre i złe chwile. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. Drodzy bracia, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia za długoletnie prawo małżeńskie. Życzę wam dużo zdrowia, dalszych jubileuszy. No i abyśmy się spotkali co 5 lat tutaj na takie spotkanie. Gratuluję. Na państwa ręce i pogratulować przede wszystkim wytrwałości w związku małżeńskim. Dzisiaj jest 5 par, które obchodzą jubileusz 50-lecia i jedna para, która ma piękny jubileusz diamentowej gody 60-lecia. Patrząc na państwa, to wydaje się, że macie 50 lat życia, a nie małżeństwa, ale z państwu, którzy mają diamentowe gody. To chyba wtedy ktoś pomylił datę, udzielał wam ślubu, ale gratuluję wam tej wytrwałości wspólnego, zgodnego życia, bo ono musiało być zgodne, bo gdyż inaczej byśmy się dzisiaj nie spotkali. Jest mi niezmiernie miło, że wśród dzisiejszych jubilatów jest moja siostra ze szwagrem. To widać, że musiałem być na tym weselu wtedy, w 1967 roku. Pamiętam ten dzień, jaki był wielki upał. Upały były podobne jak w tym roku, z tym, że nie jechałem do
kościoła na ślub samochodami, kotkami, tylko szliśmy na nogach. Ale mieliśmy o tyle lepszą sytuację, że szliśmy lasem, gdzie był dzień. Natomiast pamiętam, że po przyjściu z kościoła goście nie chcieli iść do obiadu, tylko posiadali w zasadzie pod jabłoniami i odpoczywali. Myślę, że te wspomnienia będą nie tylko żywe dzisiaj w mojej pamięci, jako wtedy młodego chłopaka, ale one odżyją w pamięci Was, drodzy Judaci. I sądzę, że te wspomnienia są tylko radosne i przyjemne dla wszystkich, którzy tu jesteście. W imieniu własnym, w imieniu pani sekretarz i pracowników Urzędu Gminy, składam Wam najlepsze życzenia na dalsze lata. I życzyłbym Państwu, aby za kolejne lata, bo jest taka tradycja przyjęta w Urzędzie Gminy, że co 10 lat do 60 spotykamy się wspólnie, a potem już co 5 lat pani kierownik zaprasza na takie spotkania, żebyście Państwo w tym składzie spotkali się za 10, a kolejne co 5 lat te spotkania się tu odbywały. Myślę tak, że jesteście z pewnością usatysfakcjonowani Waszymi związkami i w wolnych chwilach podzielicie się Państwo z nami receptą na tak udane życie i szczęśliwe związki. Myślę tu szczególnie o diamentowych godach, bo jubilatach, bo wydaje mi się tak, że to jest niemożliwe, żeby Państwo 60 lat temu ślubowali. Jeszcze raz wszyscy serdecznie gratuluję i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i kolejnych jubilatów. Dziękuję bardzo. Zapraszam w tej chwili Państwa do wspólnego zdjęcia pamiątkowego, które wykona Pan Tadeusz Olszewski tradycyjnie, a następnie na uroczysty toast. Jeszcze raz w imieniu Rady Gminy chciałem Państwu złożyć jeszcze raz serdeczne życzenia. Wiele lat zdrowiu, pomyślności, wszystkiego najlepszego dla Waszych dzieci, wnuków, prawnuków. 100 lat. Wszystkie dokumenty, które otrzymaliśmy, to będzie piękna pamiątka pamięci wnuków.